Siemaneczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w Pacific Drive po raz kolejny, gdzie będziemy się wybierać znowuż w podróż, ale chciałbym dzisiaj też spróbować obalić pewien mit, to znaczy sprawdzić w ogóle, czy to jest mit, czy nie, z save'ami, bo krąży wszędzie, jak czytałem i też w to uwierzyłem zamiast posprawdzać, że ten save można robić tylko tutaj, znaczy ręcznie to by może się zgadzało, aczkolwiek wydaje mi się, że jak wjeżdżamy na nową mapę, to też automatycznie gra się sejwuje. I wydaje mi się, że nie trzeba cały czas robić przebiegu całego, bo ostatnio to przecież jak zrobiłem przebieg, to na dwa odcinki było. Tylko można by było na przykład kończyć jakiś odcinek, jak wjeżdżamy na kolejną mapę. Ale to chciałbym sprawdzić, czy to w ogóle zadziała. A jeszcze bym chciał przy okazji zrobić, może sobie zrobimy tam ładowanie akumulatora przez pioruny. Bo co prawda nie wiem, jaka mnie czeka tam pogoda gdzieś, ale zawsze to jest, o, można na przykład tutaj, cyk. Tak, i jakby były jakieś pioruny, pewnie to wtedy mam możliwość naładowania akumulatora podczas jazdy. I to by nam się bardzo przydało, szczerze powiedziawszy, bo ostatnio żeśmy tam trochę energii potracili. Czy tutaj coś jeszcze? Chyba ładnie wszystko elegancko wygląda. Wszystko naprawione, tutaj ładnie silnik działa. Tutaj mamy ten lightning rod. Właśnie, jak to działa ten lightning rod? Czy ja muszę go włączyć jakoś, czy... Nie. Nie, on po prostu jest. Dobra. Okej. Okej. To mi się podoba, czyli jak będzie teraz gdzieś burza, to mam szansę na energię, nie? Zróbmy sobie jeszcze może w podróży młotek dodatkowy, bo widzę, że ten mam... Gearsy to ja przecież mogę sobie zrobić, cyk. Ja sobie go schowam tutaj, bo tutaj mam taki przybornik wytrawnego podróżnika. O! To też byśmy... To sobie tu są. I ten liberator na razie też tutaj położymy. O! W ten sposób. No! No, tak będzie na razie najrozsądniej rozłożyć to wszystko. Akumulator, właśnie, akumulator cały czas chodzi, jak światła też chodzą. To jest takie trochę, ale to jakbym mógł, musiałbym po prostu wyłączać cały czas silnik, ale nie chciałbym tego robić. I teraz mamy dojechać tutaj. Teraz pytanie, czy żeby dojechać tutaj... O, czekajcie, bo tutaj mamy jakieś dziwne rzeczy. Extreme Condition. Tutaj też mamy Extreme Condition. Nie chciałbym do Extreme Condition. Ale można by było sobie zrobić ścieżkę też tutaj. Tak więc ja bym pewnie... Albo tak, zróbmy tak, że pojedziemy tutaj. Tutaj nie wiadomo, co to w ogóle jest. Tu jest Peaceful, czyli gołąbek. I tutaj jest... Tu nic nie ma, tak szczerze powiedziawszy. Ale ja bym dążył do tego tu, jeżdżąc oczywiście przez to. Tak. Pojedziemy tędy i tędy, nie? Nie przez tę tutaj brzydką pogodę. Dobra. To mamy plan, tylko teraz trzeba go wykonać. I teraz tak, zapiszmy sobie w tym momencie tutaj grę na poziomie trzecim, tak? I jedziemy. Dobra, już mogę po prostu jechać. A bo mam też światło włączone. Dobra, na razie światło sobie wyłączymy. I jedziemy po prostu. Bo światła też trochę zabierają nam energii z akumulatora. Zium, zium, zium. I zium. No i właśnie, i teraz tutaj. A nie, jeszcze tutaj, tutaj muszę wybrać ścieżkę. No właśnie, teraz tutaj jest. Będzie takie coś jak saved game.
coś takiego w rogu. O, saved, widzicie? I teraz pytanie, czy to znaczy, że jakbym wyszedł teraz z gry i wrócił, to bym wrócił tutaj. Ale ja bym to sprawdził. Na przykład to ten. Nie mamy czasu, wychodzimy, tak? Zróbmy sobie play. I teraz... To jest chyba ostatni save. 5 marca. No niby tak. 5. No, dobra, sprawdźmy w takim razie. Jak ten ostatni save, który żeśmy zrobili, gdzie on nas teraz wysadzi? Może tak, w ten sposób powiedzmy. Saved. Mamy znowuż, nie? Tak. I on nas tutaj... Dobra, czyli to jest lepiej rozwiązane niż ja na początku przypuszczałem. Bo tak naprawdę ta gra nas wysadza w momencie, jak zmieniamy mapę. Widzę, że tak sporo jest... Cześć, dobra, to w takim razie to jest spoko. Ej, dobra, tylko że ja w tym momencie nie mogę przejechać dalej. Ja bym musiał tutaj sobie poszukać rzeczy. Ja nie mogę, widzę, jakby jechać do następnego zonu, bo nie mam tutaj nawet ścieżki. You'll have to feed anchors to the Arc device until it's satisfied, and she'll tell you how many she needs at any given time. No dobra, to sobie zrobimy taki przebieg tutaj. Pozbieramy może surowce, tak sobie pojeździmy tutaj przy gołąbku, jakby poznając mapę może tą. Ale tutaj w ogóle jest zakrzaczone wszystko. Droga. Like us, co? The remnants are like us in a way. Those of us who chose to stay behind, we are as discarded and forgotten as they are. And by chose to stay, you mean actively defying government orders to evacuate? Then yes. You remember how we went without electricity for 4 months to dodge the clearing crews? There's like what? Only 100 of us left? If even that. Frankly, I'm surprised so many of us were unable to move on for one reason or another. Oh, speak for yourself. I'm here for the hunt. Hey, even better now, there's no one to get in our way. To jest jakaś chałupa. To się przy niej zatrzymamy. A, tu są też manekiny. Trzeba uważać. Dobra. Cyk. Ręczny. Trzeba zawsze o tym pamiętać, bo... Nie, już nieraz się wpakowałem. No i przeszukałem sobie tutaj chatki po prostu. Cyk, cyk. Podejrzewam, że... Urwaj. Hey, driver, not to be a downer or nothing, but I'm wondering what we do if you can't find a way out of the zone. They got themselves over the wall. They'll find a way to survive here like the rest of us. Or not. Won't be my problem at that point. I'd hardly call what we're doing here surviving. Ugh, look, hey, both of you always going on and on about putting up with this, ensuring that. There's more to life than that, you know. You, for example, Oppie, you're brilliant. You controlled fundamental forces of nature with your fingertips. Both of you did. Slow down there, kid. We were scientists, not superheroes. Well, I mean, look, hey, to someone who was all thumbs when it came to science, they're one and the same. I just don't understand why you're wasting away here, borrowed away in the zone. Both of you, you're sitting on so much lost potential. Potential is a carrot on a stick for the young. An illusion to keep you forging on when you should have given up long ago. Nothing like potential than limb technology. And look what it did to the Olympic Peninsula. Musi tylko benzynka. We're stuck here. We're good. Uciekamy stąd. A, ale czekaj, to mi chyba naładowało poziom... To mi chyba naładowało nawet poziom tego, teraz baterii, jak mi się wydaje. To z drugiej strony...
drugiej strony nie wiem, czy czasem też mi nie... nie zniszczyło światełko, bo widzę, że tam się ten coś elektryzuje. No trochę mi poniszczyło samochód, ale z drugiej strony wydaje mi się, że też naładowało mi to poziom akumulatora. Coś za coś. Zawsze, nie? Dobra, jedźmy do tej okolicy tutaj, bo tutaj widzę, że jest dużo chałup i byśmy mogli je... Tam coś się nawet świeci ładnie. A tu jest stacja chyba benzynowa. To jest nawet jakaś chałupka. To może zaparkujemy sobie przy stacji. O! O, w ten sposób. A, tu mi coś zrobiło z tym światłem. Ale z drugiej strony mamy full naładowany. Mogę ten? Nie. Nie mogę. Ale mogę przeszukać pewnie tutaj. Cyk. A to jest zwykła opona, to nie chcę jej. Niepotrzebna mi ta zwykła opona. O, tak. Pobierzemy. O. Pan z holowaniem tam chodzi, biega. O! Cyk. Mamy jedzonko. Coś tutaj jeszcze coś. Jedzonko, materiały, szkło i tym podobne. Szkoda, że na przykład nie można jakiś tutaj, o, widzieć tak jak tutaj jest, jakieś schematów znaleźć na przykład. Poszukiwaniu, tak byłoby to na pewno jakoś tak eksploracja by to jeszcze podbijało, nie? Chęć eksploracji, o, może tak. Ale dobrze. Ale i tak jest dosyć przyjemny. Danger? Czemu danger? Nie mówcie mi, że tutaj jest jakieś promieniowanie. Tak, w tą stronę jest promieniowanie. No dobra, trudno. Ja muszę tu przeszukać. Co to? Bildor, ale... Tylko, że to są wszystko z gwiazdką rzeczy. Nie? Cyk. Proszę mnie tutaj. O, tu jeszcze się jeden przyczepił. I cyk. Proszę mnie tutaj zostawić. To jest też styl, tylko że to wszystko jest z gwiazdką. To mi się nie podoba. No i też mi się nie podoba, że to jest promieniowanie. Mam nadzieję, że też będziemy mogli później zrobić sobie jakiś. Chemikalia. Czemu mi tutaj jakieś... O nie, zostaw mój samochód. Mam nadzieję, że nie ruszysz mojego samochodu. Się kręci tu menda. Ja szybko bym jeszcze przeszukał tutaj. Bo tutaj jest tak trochę niebezpiecznie. Trochę taka danger strefa. A tutaj ten się kręci, menda jedna. A tu można sobie drugą stroną przejść. Okej. Okay. Kurde, tutaj... Pełno tych męd społecznych. Szybko to musimy przeglądać, bo tutaj mnie trochę, no, boli.
Co? Co? Czemu on mnie wyrzucił? Chyba zjadłem wszystko, co mogłem zjeść. Gość mnie po prostu odrzucił od samochodu. Po prostu tak wziął i mnie wypierdzielił. Dobra. Jedziemy. By na razie uciec od tego ziomeczka. Promieniowanie, kurde. No niedobrze, że to jest promieniowanie. Ale tu chyba też... Co? Co? Tu jest promieniowanie? Jest. A, tutaj jest zamknięte dom. Kurde, te promieniowanie to tutaj już wszędzie prawie. Dobra, może w takim razie... Pojedziemy sobie tutaj. A tutaj jest, dobra. To jest placówka. Mam nadzieję, że tu nie będzie tego. Dobra, tu jest spokój. Na całe szczęście. Tutaj błotem, widzę, trzeba... To jest też jakiś samochód, może byśmy sobie podbiegli do niego, przeszukać go. Znak. Co my tu mamy? A, takiego. A, tu już zaczyna... Menda w moją stronę idzie. Biegnie w moją stronę? Trochę tak. Chyba się schował. Tu jest to wybite. To nic mi to nie da. Tutaj. Tylko tu by się przydało światło. O. O. Elegancko. Tu nic nie ma. Łe, coraz kurde gorsze te luty. Ale jesteśmy jakby na pierwszym też poziomie. Na razie. Dobra. Teoretycznie tu bym mógł, tylko to jest wszystko takie te... Ja bym tutaj gdzieś poleciał w takim razie. Tu później będę miał blisko do tych wszystkich znajdziek benzynki, nie? Gdzieś w tamtą stronę? A to wygląda. Dobra. Musimy się trochę wrócić. Znowu przez tą stację. Ale dobra, może... Światło wyłączmy. Może po prostu przebijajmy się przez ścieżki tutaj, bo to też dla mnie łatwiej się jeździ na tych oponach, które mamy obecnie. Bo my mamy te... O, czekaj, bo tu jakiś ładny różowy samochód. Na bezdrożu. Fildor. Bo to będziemy mogli sobie otworzyć. Cyk. No i w tych samochodach to przynajmniej ładne rzeczy. To wszystko jest stalowe, a stalowe to ja mam. Naprawdę. Wrzuciłem ten.
A, tu też pokazuje, gdzie możemy to znaleźć. Okej. Okay. A wszystko stalowe, jakby był taki arbord, jak kiedyś znaleźliśmy. A, beautiful. Ładne mi to beautiful, ziemię tu co chwilę coś chce zjeść. Dobra. Jedziemy przez tereny, kurde. Mamy terenówkę. A, tam to już jest droga. Mamy terenowe opony. To możemy śmigać takimi terenami, nie? Jest jakiś chałupa, to byśmy ją sobie przeszukali. Tak. Nauczyłem się już też... Ej, tutaj taki chałupy jeszcze nie znalazłem nigdy. Tylko czy tu będzie coś specjalnego? Raczej wątpię. Żarełko na pewno mamy. A moglibyśmy od razu je zjeść. Się podleczyć. Telefon. No to może trochę elektroniki przynajmniej. Świetnik. O, żarełko. Żarełko bardzo cenne. To wszystko tutaj? Tak mało czasami w tych domach jest, nie? A nie, tu jeszcze radio widzę. Cyk. Dobra. To jest przeszukane. Przepana. Już mamy apteczki, jakbyśmy się bardzo uszkodzili. Pierwsza pomoc zawsze musi być w samochodzie. Dobrze. To teraz może byśmy po prostu pojechali tutaj niżej, gdzie jest to źródło prądu. Właśnie to można przybliżać. Można przybliżać, oddalać mapę. Dobra. Okej. Okay. Zróbmy sobie taki szybki przebieg. Widzicie, co, ciągle coś odkrywam. Czyli mapę można jeszcze też sobie podpasować pod wasze... To? To jest ten budynek. Tak, to jest ten budynek. Dobra, to przeszukamy też ten budynek pierw. Gdzieś tutaj też powinno być, ale nie widzę jeszcze źródło energii. Tam chyba... Dobra, widzę tam. To może zróbmy tak. Podjedźmy z takiej strony. Cyk. Pierw chyba pójdę tutaj, bo to zawsze jak zabieram te... Świetnik. Podoba mi się. Jak zabieram te okulki, to zawsze się coś zaczyna dziać, nie? Znowu te roboty są tutaj, holowniki. Cyk, cyk, cyk. No tak, ale nie znam kodu. O kurde. Jest jakieś narzędzie hakerskie, których jeszcze nie znam. O. Abduktor. Czy ja mogę jakoś tego abduktora zniszczyć? On się zainteresował mi sam... Tu jest ich dwóch! O, przestawia mi samochód też. Menda jedna. Czy można to jakoś zniszczyć? Może... Ej, zostaw! On mi to wpierdziela na te. Zostaw!
Cholerna! Czekajcie, to ja muszę pierw tutaj szybko zabrać. Dobra. No, czekaj! Nie, co tu się dzieje? Idę stąd. Chyba mi coś tutaj... No ja chyba i tak najbardziej potrzebuję chyba energii w tym momencie, w naszej bazie. Może faktycznie byśmy sobie się postarali... Dobra, tu widzę kolejny ten. Do energii. Uuu, manekiny. Poczekaj, Stefan. Ale chyba znowu mi się naładował, widzę, akumulator, bo miałem mniej. Czyli ten lightning rod jest dosyć sympatyczny. Nie tą stroną podjechałem, bo muszę... A dobra, nieważne. Rzut. Dobra. Bym jeszcze podjechał pod to. Tylko nie na manekiny! Tylko nie na manekiny. Powiedział chłop i wjechał w manekina. Ajajajajaj, dobra. Lecimy w takim razie teraz jeszcze w tą stronę. Po kolejną energię. O, tylko w drzewo nie przypierdziel, czeski. I łajzo. Nie wiem, czy te reflektory to są mi na razie potrzebne, bo powiem szczerze, one zabierają dużo energii. O, jest tutaj, dobra. Byśmy zrobili tak, że pod... O, tą stroną. Bo tutaj mamy drzwi. Szybko po prostu przełożymy. Dobra. Ja bym tak naprawdę jeszcze mógł tutaj przeszukać. O. Zostaw mnie! Zostaw mi, ty kurde mendo holownicza. Dobra. Urwałem mu się. Śmieszne są te ziomeczki, które chcą cię odholować. Najgorsze jest to, że one chcą odholować nawet. Patrzę, czy przy tych kopułach coś nie można zebrać. Dobra, ja przynajmniej teraz tymi fajnymi opadami to potrafię jeździć spoko po tych terenach bez drogi, nie? To jest przynajmniej... No, powiem szczerze, to jest chyba taki pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, jak się gra w tą grę. Czyli opony. Dobra, ja bym teraz tutaj... Mam nadzieję, że tutaj nie nic. No nie, tu jest promieniowanie. Tak na szybko. Śmietnik nie. Dobra, na szybko. Coś tu jeszcze? Jakieś pudło? Radio. Promieniowanie jest najgorsze, bo nam schodzi lekko życie, ale mam nadzieję, że później będzie można jakiś kombinezon zrobić, który nam pomoże te życie też utrzymać. Czekajcie, a tu nie boisz się czegoś? Nie. Ja bym jeszcze przynajmniej ten samochód przejrzał. Cyk. Nie no, sporo schodzi tego życia, kurde. Nie można tak sobie chodzić po prostu bezkarnie. Zjemy sobie coś i będzie elegancko. Gorsze jest to, że tutaj
Tutaj mamy coś, jakieś budynki, tylko że tutaj jest to promieniowanie, chyba że przy tych budynkach już nie będzie tego promieniowania. Zaraz sobie też sprawdzimy, wyjdziemy po prostu. One gdzieś są tutaj, tu widzę już te budynki, dobra. Ej, tu jest dużo samochodów. Tu takich widzę fajnych. Tu jest promieniowanie? Nie, dobra. Elegancko. Tu manekin przeszukuje budynek. Chyba. Ja cię skanowałem? Skanowałem cię już. Ale ten budynek to taki podejrzany trochę. O, ale tu już jest promieniowanie w tym budynku. Dobra. Tak na szybko. Nie, dawaj to. Dobra, tu jest już promieniowanie, ale tutaj już nie ma, dobra. Czy ja bym mógł to ściągnąć? Armored. Czy ja, dobra, i teraz pytanie, czy ja mogę taką specjalną wycinać? Gdzie jest teraz? Nie, nie tu. Znaczy to też byśmy mogli zrzucać. Nie? Mam nadzieję, że mogę. Bo specjalnie to sobie zrobiłem właśnie, tylko chcę sprawdzić, czy to działa. O, w ten sposób. Zobaczmy, czy my możemy wycinać rzeczy. Oh yes. To weźmiemy. Hammer nie chce. Jakieś syreny też. One to ja nie chcę. Armored door. O właśnie. To są jakieś takie ulepszone rzeczy. Ja bym chętnie z nich skorzystał. Czekaj, tylko że teraz... teraz weź to zmieść. Dobra. No myślę, że to jest bardzo fajne znalezisko. Czy jeszcze coś tutaj mamy? Armored? Jeszcze moglibyśmy jakieś rzeczy tu poszukać w tych samochodach. Dobra. Jak tu dużo jest samochodów w ogóle? Dobra, to mi się podoba ta miejscówka. Po prostu chodzę od samochodu do samochodu. Otwieram bagażniki i lutuję. Coś idealne dla mnie, śmieciarza. To miejsce jest lepsze niż wszystkie chałupy razem wzięte. Tak, chodź tu. Co to? Coś groźnego. A czy ja mogę to zeskanować? A nie, to już zeskanowałem. Dobra. Już mam zeskanowane jakby. Tu jest naprawdę dużo tych samochodów. Dobra, cyk. Bo mi się zaraz łom skończy. A czy ja mógłbym właśnie... Czekajcie, bo ja chyba niepotrzebnie ciągle klikam tak pojedynczo. Dobra, weź to otwórz. Łom mi się właśnie te. Transfer, o. Lary też weź. Tak, jak wciskam te, to mi przynosi wszystko, ale oprócz lar. Dobra, czyli te samochody takie opancerzone, one trochę wyglądają inaczej. Trafiłem na razie na jeden taki samochód tutaj. Znaczy wcześniej też trafiłem, ale wtedy wcześniej jeszcze nie miałem tego
tego urządzenia, którym możemy zbierać. Coś świeci, kurde, tylko tam jest to promieniowanie. Nie chcę tam iść. Jakbym tak te tutaj nacisnął, o. Działa też. Mieliśmy tu chyba jeszcze jakiś łom, tak. Cyk, to weźmiemy sobie. Ja mogę zrobić jeszcze łom? Mogę pewnie. Pewnie, że mogę. Cyk. Łomy są bardzo ważne. To jest chyba promieniowanie. A przynajmniej tak wygląda. Ja bym tu jeszcze poszukał, bo tu są jeszcze jakieś samochody chyba, albo nie. Albo tak. O, tak, byczku. Dużo flar w ogóle zbieram. Chyba będę musiał... O, czekaj. Jakiś samochód ładny. Tylko czy ja to pomieszczę wszystko? To jest pytanie. W razie czego to zawsze mogę też... Też mi się niedługo skończy te... urządzenie. Chyba nawet już mi się skończyło. To jest zniszczone, ale to jeszcze też... To teraz jeszcze nie... to... W taki sposób zmieścił... Ale chyba też mi się już skończyło to urządzenie do... do zbierania części. Ale w sumie cenna informacja. Będę miał trzy części, które będę mógł naprawić. I będę miał opancerzony wóz w takim razie. Czy ja to gdzieś zmieszczę? To zajmuje bardzo dużo. Proszę tu jeszcze. No nie! Ty! Dalej mi stąd! Kurna, menda jedna. Tu bym mógł to zabrać i mógłbym jeszcze to wsadzić tu. My tego nawet nie muszę zabierać, tutaj damy to. Dobra. No, jeszcze nawet pomieściłem tutaj wszystko. Dobra, pytanie teraz tylko, czy ja już nie chciałbym jechać do domu, bo mamy zapełniony praktycznie wóz. Byśmy musieli tutaj jechać, nie? Weź to wyłącz. Też. Formulator mi oni chyba naładowali, mam nadzieję. Dobra, czyli co? Teraz tak naprawdę do chałupy. Tak myślę. Uruchamiamy. A tylko teraz muszę sobie też zaznaczyć, w którą stronę jechać mniej więcej. Tamtą. Dobra. Syk. Przez szosy. Drogi i tym podobne. Pędzimy. Ło! Czy jestem w stanie tutaj... O Jezus, tylko że ja tutaj zaraz wpadam... No właśnie, na jakieś samochody, nie samochody. Dobry pomysł. Czeski, jeździć po lesie. To może być... To może pójść nie tak w lesie, nie?
co może pójść nie tak? Oprócz tego, że... dobra, już wiem nawet gdzie jestem, tutaj zbierałem te. Tylko tu są manekiny. Chyba trochę maska mi się popsuła już. Tam coś jeszcze jest fioletowego. Po drodze. To fioletowe chyba... tam się pojawia. Kurczę, ja bym to jeszcze po drodze zgarnął. Znaczy nie wiem, czy to jest do zgarnięcia, ale to mi się drugi raz pojawia. Jakby... I wydaje mi się, że to jest coś, co faktycznie możemy... Czy mi znika powoli żyćko? Chyba tak. Dobra, zobaczmy te fioletowe coś. Co to jest i gdzie to jest? Nie wiem, gdzie to jest. Sobie jeszcze apteczki. Nie mam tu apteczek. A to jest. Tam jest. To, i to jest to coś, co spada. Tylko że. Dobra. Ja muszę szybko jechać. Bo mnie zaraz wykończy to. Czy ja przeżyję? Mało hapsów mam. Jezus. Ojej, ojej. Ledwo, ledwo, ale jesteśmy. Ta gra mnie doprowadzi do stresu. Mało zebrałem teraz energii, ale... Not bad. Pani kochana. Ledwo żyję. Cyk, dobra, żyćko, fuf. To ja teraz będę mógł... Będę mógł... No ja nie mogę tutaj. A teraz mogę tutaj na przykład, nie? Bo zrobiłem sobie ścieżkę tutaj. I będę mógł tutaj ja dalej jechać na tą. Czyli po prostu muszę po kolei to wszystko odkrywać. Albo tutaj też można, bo tutaj byśmy mieli ścieżkę. A tu mi nie pokazuje, gdzie dalej ścieżka. Pierwszego poziomu, pierwszego. Dobra. Mniej więcej już wiemy. Pozrzucam tylko i jeszcze zaraz zobaczymy, co my... Chociaż może od razu zobaczymy, co my możemy ciekawego... Co my możemy ciekawego... Armored nie możemy na razie, ale to te armored to sobie po prostu... Czekajcie, co to jest? Lead plated. Radiacje. Są takie rzeczy, które też radiacje wciągają, nie? Ale tego bym nie chciał. Chciałbym bardziej właśnie to... tylko roof rack, o właśnie. Tylko to potrzebuję. Dobra, to potrzebuję te stalowe. I na dach byśmy mogli sobie. I też tutaj. Craft mat. Moglibyśmy, tylko musimy porobić te stalowe. I ostatnie też możemy zrobić na bok. Ale tego bym nie chciał na razie. Albo akumulator, właśnie. Czekaj. Ładowanko. Side battery, czyli większą baterię jeszcze.
Hydrogenerator. Albo. Jeszcze nie mamy. Większą do. My nie mamy problemu tak naprawdę z benzynką. A to co to jest? Czekajcie. Tu. Chciałem to. Not point calibrate device. A, to emituje puls, który będzie odrzucał te. O, te paździochy takie. To byśmy teoretycznie też mogli zrobić. A właśnie, może tutaj coś zrobimy, bo możemy teoretycznie tą circuit board, to możemy już robić, nie? I co tu mamy na przykład? Fax. A, nie chcę faxu. Nie chcę faxu. This upgrade. Diagnostyka jakaś. Workbench poziomu drugiego. Mamy jakieś tutaj do naprawy. Wiem coś, co naprawia na automatycznie rzeczy. A, czyli byśmy musieli tak. Dobra. I też na części. Szafkę. Dobra, czyli co? Przede wszystkim to bym wziął tą część i tą wrzucił do tu i tu. Oponki by się gdzieś schowało. Nie wiem, czy na razie nie mogę tutaj, właśnie tutaj na przykład mogę opony, nie? Tak, no, przynajmniej na ten moment. A ja bym wrzucił te armored rzeczy, żeby one się naprawiły. Jeszcze jedną część miałem tutaj, nie? O, cyk. Podczas naszego kolejnego zwiedzania po prostu to się naprawi tutaj. O, tutaj, cyk. Dobra. Potrzebujemy stalowe płyty. Dużo stalowych płyt. I bierzemy tu. I te też byśmy mogli. Ale dobra, powiedzmy, że stalowe płyty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Niech będzie. Jak to w ogóle wygląda tutaj? Czy tutaj bym mógł sobie... Nie, nie za bardzo. Dobra. Matter Generation. Outfitting Station. Upgrade. A, to mam już. Tu mamy szybsze benzynki. Ale to nie jest nam jakoś konieczne. Tak, ja bym wziął tutaj szafkę. Przede wszystkim. Prawda, ona nie jest tam jakaś taka aż bardzo konieczna, ale możemy na przykład tutaj ją położyć. Cyk, na pewno będziemy mieli więcej miejsca. No, elegancko. Bardzo. Od razu lepiej. O, taka porządna ta szafa. Ale bym sobie chciał też przede wszystkim... Chciałem tu. Tylko to potrzeba już... circuit board. Którą możemy zrobić. To chyba pierwszy raz w ogóle zrobimy tą circuit board. Tak. Elektroniki wymaga. To tak więc to nie jest takie hop-siup, ale zawsze coś. Dobra, cyk, 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 cyk i to. A nie, my tego nie możemy. Okej, no to nie. W takim razie. Ale. Rufrak. Cyk. Na przykład od strony pasażera mógłbym tutaj zamontować cyk. Teraz mógłbym to tutaj? Nie.
A w takim razie tutaj mogę zamontować. Ciekawe, bo nie wiem na razie, co tutaj mogę zamontować. Ale to pewnie z czasem się dowiemy. Myślałem, że będę mógł tam położyć... Czekaj. Może ja tutaj będę... Przeczytam. Sit back. It's nobody going using... You may have... Mount something. Mogę coś tam zamontować, ale... Ale nie powiedziało mi co. Może... A tutaj widzę są high capacity. Dobra. Będę mógł robić te baterie, no, zamontować tam dodatkowe. Na przykład. Już widzę, co tutaj jest. C-track. Okej, dobra, rozumiem. W takim razie... Tak, bo to jest side storage. Gdzie by mogli później zrobić baterię? Ale to za szybko to odblokowałem w takim razie. Tu mamy też do odblokowania. Możemy na przykład hydrogenerator. Nie. Nie możemy. Coś tutaj jeszcze możemy. To co? Możemy ten fax. Spróbujmy. Nie wiem, po co ten fax. O. Może coś nam też doda. Cyk. Fax machine. Okej. A, tutaj jest. Milk cat fund transition. What's wrong with the man questions? There's questions, Sandman. What happened in the Miss Zone? What was the Raymond doing in the hand? How this old lady turned into Russian? Ja mogę z tym faksem zrobić. A może czekajcie, bo ja miałem takie... O, notatki. Ja bym mógł na przykład te... Aha. Dobra, czyli to jest na te notatki. I one będą pokładane później w całość, podejrzewam. Doris. Tak. Dobrze. Moi mili państwo. Myślę, że sobie na tym na razie... Chyba, że jeszcze coś możemy tutaj ten... Na... Odkryć. Tu jeszcze coś jest zielono. Tu jeszcze możemy coś. Czekajcie, co to jest? Athletic Stimulation Station. It's such a good size target. Tak? Nie wiem, co to jest. Ale zamontujmy to. Co to? Czy ja będę mógł rzucać koszem tutaj po prostu? Nie wierzę. Dlatego to tak mało kosztowało, bo to taki ten, zabawka. Deco Wands. A to już nie mogę, bo to już... No inną energię już potrzebuję, ale to myślę, że te inne energie będziemy mogli zbierać gdzieś dalej. Może jeszcze... O, a, czekajcie, bo ja jeszcze mogę coś... Zeskanować to.
tak? I... Oh yes! A nie ma za to achievementa? Dobra, moi mili państwo, tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w kolejnym odcinku w takim razie. Nara. Zepsuty samochód.